odpoczęliśmy po wczorajszym krótkim, ale męczącym, bo w upale odcinku. Dzisiaj jedziemy na dwa razy dłuższy odcinek, czeka nas nieco ponad 60 km, jeśli równie, mapa dobrze pokazuje. No, ma być ale równie upalnie. Zapowiada się równie upalnie, na razie temperatura 26 stopni, ale Jezu, już? Pełne słońce, jest godzina 9:15 i ruszamy z Tarvisio do Venzone. Do Venzone. To ruszamy. Rowerowa autostrada. Tak, tak, droga lepsza niż przez Puńców. Jakiś licznik, ale zepsuty chyba. Zatrzymaj się, Sterka, dobrze włączymy. No, no wyłączymy tylko kamerę. Nie wiem, chyba już. No, nie włączyłeś właśnie? Włączyłem. Sterka, włącz światło. Zimno, a nie przyjemno. Ja bym włączył kamerę Sterki, wiesz?
Jedźcie. Fajne miejsce. Zatrzymujemy, czy? To jedziemy. Tak, i zakręcamy, tak jak był znak pokazuje. Skończyła nam się ścieżka. Musieliśmy wyjechać na główną trasę, ale tutaj prowadzą oficjalnie znaki. Widocznie jeszcze ścieżka nie jest w całości skończona. Po 3,5 km jazdy nad główną drogą, bardzo ruchliwą, wjechaliśmy do miasta i tutaj prowadzi dalej ścieżka. Myślę, że jak wyjedziemy z miasta, znowu się pojawi oddzielny pas dla rowerów. Niestety po wyjeździe z wioski znowu wróciliśmy na tę samą główną drogę. No i jedziemy nie wiem jak długo. W międzyczasie minęli nas dziadkowie, czyli wóz techniczny. Pewnie się gdzieś za chwilkę zatrzymają, to może się nawet spotkamy. Wygląda na to, że jesteśmy na miejscu, tak?